Witam serdecznie po przerwie. Następna porcja wiedzy. No, siadają. No. Tu jeszcze są wolne miejsca, także zapraszam. Są jeszcze siedzące na dole, które rządzą. No dobrze. Mamy fajny temat, bardzo popularny, bo w chorobach nowotworowych, tych najgorszych, mamy tak zwane jeszcze jakie choroby przewlekłe, tak? Czyli one też podlegają pięciu prawom natury. I raki, i choroby przewlekłe, i też te wszystkie inne, od kataru zaczynając, też, jak to już mówiliśmy, podlegają prawom natury. Brzuch, układ pokarmowy. Podstawowy konflikt całego układu pokarmowego, od ust zaczynając na odbycie kończąc, ma jedno podstawowe hasło. Nie móc strawić kawałka kęsa. A już to, co mówiliśmy na poprzednim spotkaniu i na poprzednim konwencie, że kęsem jest wszystko. Rzeczywiste, urojone, wymyślone, wyimaginowane, cokolwiek przechodzi mi przez myśl, może być kęsem dla mojego mózgu. Tak jak to zawsze mówię, i teściowa też. Może być naszym kęsem niestrawionym. Jeżeli ja mam problem z trawieniem tego kęsa, czyli, a już ciszej proszę, w sytuacji, w której się znajduję, nie mogę jej rozwiązać, jest ona dla mnie uciążliwa, ciężka, mózg włącza program pomocowy i to zaczyna nas boleć. Istnieje coś takiego, już wyprzedzające, żebyśmy zrozumieli szczególnie sprawy jelitowe, że mózg nie zawsze doprowadza fazę zdrowienia do końca. Czyli to, co mówiliśmy przy drugim prawie natury, jest faza aktywna, czyli ta faza zimna, gdzie mózg wchodzi w aktywność i chce mi pomóc w rozwiązaniu mojego konfliktu, uruchamiając taki, a nie inny program. I wchodzimy w fazę zdrowienia. I co? Według Hammerowców, czy doktora Hammera, faza aktywna teoretycznie będzie zbliżona czasowo do fazy zdrowienia, czy faza zdrowienia zbliżona do fazy aktywnej. Najczęściej ta faza zdrowienia się skraca troszeczkę, jak przyspieszymy leczenie. Ale co może nastąpić w fazie zdrowienia? Zawieszenie fazy zdrowienia i powrót do fazy aktywnej. I co? I wchodzimy w takie wchodzę, wychodzę i wtedy zaczynają się odzywać jelita. I to są te choroby przewlekłe. Nigdy nie doprowadzę do końca do wyzdrowienia. Czyli zatrzymuje się w fazie zdrowienia, zdrowienia gdzieś tam w którymś momencie i znowu teściowa przyjechała drugi raz. Ledwo zdążyłam ją pożegnać, znowu przyjechała. Ja ten teściowy przykład mi się bardzo podoba. Ale ja mówię, że moja jest tak. Super, kochana kobieta. Także pamiętajcie, i to jest to, co będzie nam za chwilę, jak będziemy omawiali cały układ pokarmowy, będzie nam się co chwilę powtarzało. Zawieszenie rozwiązania konfliktu. I to jest dziadostwo najgorsze, bo co? Strajkuje nam wtedy organizm. Szczególnie strajkują nam jelita, gdzie zaczyna się od żołądka, nawet wcześniej. I teraz wracamy do tematu układu pokarmowego. Kęs pojawia nam się zawsze gdzie? No, wpierw oczy chcą, tak? Chce zjeść tego faceta też, nie? Skonsumować w jakiś sposób, to też jest kęs. Pamiętajcie, to też jest kęs. Czyli pierw chce. Jeżeli kęs pojawia się w ustach, no to mam go teraz, w tym momencie, czy powiedzmy jakąś chwilę, minuty, godziny. Czyli jeżeli ja mam dysfunkcję w układzie tu jamy ustnej, to tam pojawiają się konflikty, jakie z dnia dzisiejszego, wczorajszego, najgorzej 2-3 dni do tyłu. Im dalej w czasie, tym ten pokarm przechodzi, czyli ten kęs, idzie nam dalej w tych jelitach aż do odbytu. Czyli mówiąc krótko, cały mój życiorys wyjdzie gdzie? Tam na końcu. A powiemy sobie, co tam jeszcze jest szczególnego na tym końcu, bo w tej chwili coraz więcej osób przychodzi mniej z problemami jelita cienkiego, a bardziej grubego, a szczególnie odbytnica w tej chwili. Rodzą się po rakach piersi, następna plaga,
szczególnie u mężczyzn. Szczególnie u mężczyzn rak odbytnicy. Tak, ale to za chwilę, jak dojdziemy do nich, to sobie powiemy. Czyli idąc dalej. Czyli jeżeli mam problem tu w przełyku plus powiedzmy refluksy, wszystkie inne rzeczy tu na tym kawałku, to co? Mój organizm, czyli ja, nie chcę przyjąć czy strawić jakiegoś kęsa. Czyli refluks, czyli te odbijania, jakieś tam inne cofania, zgagi, niezgagi, to są tematy, których nie akceptuję, nie chcę rozwiązać lub nie mogę w temacie, w czasie jakim? Dni, góra, tydzień, dwa. To jest tu. Sam żołądek ma dwie formy reakcji czy pomocy nam. Tam jest tkanka ektodermalna, czyli nabłonek, to co wyścięła ten, powiedzmy ta wyściółka, mówiąc prostym językiem, żołądka plus ta grubsza masa mięśniowa żołądka, czyli ten miąższ, nazywając w taki prosty sposób, nie, nawet nie naukowy. Ale co to powoduje? Zobaczcie, chorujemy na żołądek co? Boleści najczęściej to są, mówią, że wrzody bardzo bolą. Ale kiedy mózg uruchamia nam wrzody żołądka? Bo to, co mówiliśmy sobie już na początku. Wszystko, co się w naszym ciele dzieje, to uruchamia mój mózg. Od kataru zaczynając, na raku kończy. On to uruchamia i on to cofa, nie tabletka. Nie ma cudotwórcy. No, tam jeden był 2000 lat temu i nie ma. Czasami jacy samoznawcy, samozwańcy się pokazują, podobno robią cuda. Po mojemu nie ma cudów. Naszym cudem jest mój mózg. Opanuj ten swój mózg, dogadaj się z nim, będziesz robić cuda takie, że nawet sąsiad nie uwierzy. A sąsiadkę szlak trafi, że jestem ładniejszy. Po jakimś czasie. Idziemy dalej. I teraz zobaczcie, jak pomaga. Jeżeli wyobraźcie sobie, tak jak zwierzę w przyrodzie, połyka kość, czyli ja połykam kęs. I to jest taki kawałek kostki. I on staje mi w poprzek żołądku, tak? Mózg widzi, że nie mogę strawić tego kęsa, a kęs powinien co? Pójść dalej do trawienia, do jelita cienkiego. Widzi, że ja, a może być to ta znowu nasza teściowa, siedzi i nie wyprowadza się, nie wraca do siebie. Mózg mówi, dobra, pomogę ci w jakiś sposób. Przy jednej końcówce kości robi co? Wrzoda. Wrzód po co? Żeby zrobić miejsce, żeby ta kość się obróciła i poszła dalej. Teściowa siedzi. Nie wyjeżdża. To co? Jeżeli zrobiłem miejsce, mózg mówi, przy jednym końcu kości, zrobił wrzoda, a już boli, bo podrażniony jest cały układ ten komórkowy, co? To z drugiej strony. Mówią, przerzut wrzoda. Co? Tu drugi, żeby ta kość się obróciła. Kość się nie obraca, teściowa siedzi w domu. Nie wyjechała. Dalej mam niestrawiony kęs. Mózg mówi, co? Muszę użyć innego narzędzia. Jakiego? Buduję od razu obok tej kości nowego twora, który co? Ma po pierwsze wzmocnić tą siłę żołądka, żeby pchnąć tą kość dalej, żeby się obróciła i co? I więcej soków tych, które żołądek produkuje, więcej wyprodukować, żeby to zmieścić tą kość, żeby w końcu poszła dalej. I to są choroby żołądka, kochani. Nie ma innych. Tylko najgorzej, jak czasami mają rozpoznanie, przewlekłe zapalenie. No bo teściowa wjeżdża i wyjeżdża. Ja bym jako przykład tej biedny, kochanej teściowej. Tak? Czy idę do pracy, znowu zbliża się 30, obiecali podwyżkę, nie dali. Nie strawiłam tego nie dania mi podwyżki. I siedzę i gryzę się. I to są te tygodnie, 2, 3, 4 do następnej wypłaty. Znowu obiecali, znowu nie dali. I co? Wchodzę w fazę aktywną, wychodzę w fazę zdrowienia, nie dokończę fazy zdrowienia, znowu wchodzę w fazę aktywną. I robi się przewlekłe zapalenie żołądka, na okrągło mam refluksy, inne odbijania i tak dalej, zgagi, nie zgagi. Czyli co praktycznie? Nie rozwiązuje swojego tematu bieżącego z tych paru 12 dni,
3 tygodni, góra 2 miesiące, bo jak więcej jak 2-3 miesiące, to już co? Poszło niżej. Poszło do jelita cienkiego. I co wtedy? Jelito cienkie atakuje. Tu z koleżanką, żeśmy rozmawiali, mówi, że przedtem miała zaburzenia tu żołądkowa, refluksy, coś, a teraz poszło do jelita, no bo czas upłynął. Kęs się przesunął w czasie i już jest w jelicie cienkim, bo kilka lat już się tam, czy 12 miesięcy męczy z tym tematem. Nierozwiązanym. Znowu pamiętajcie, dochodzimy, rozwiązać konflikt. Jak też mówiliśmy trochę wcześniej. Czyli idziemy do jelita cienkiego. Dwunastnica, cokolwiek z dwunastnicą, to znowu mamy okres już też nie dni, tygodni, a miesiąc, dwa, trzy. Czyli trochę dalej. Jak wiemy, ci, co trochę się interesują, dwunastnicy najczęściej są tak zwane nisze wrzodowe, które co mają za zadanie? No większe fi dwunastnicy. Symbolicznie, bo mu tylko tak może pomóc. Czyli rozszerzyć, żeby ta kość, czy ta teściowa, poszła, przepchnie, nie przepycha, jedna nisza, druga, obrzodzenie dwunastnicy, bo co? Gryzę się z tym biednym tematem, czyli trawię. Bo ja zawsze zadaję pytanie, co panią, czy tam pana gryzie dosadnie? I on odruchowo odpowiada, kto go gryzie. Dopiero potem sam się łapie za język, co powiedział, czy powiedziała, bo odpowiada na to, gdzie ją to męczy. O co chodzi w tym wszystkim? Także zobaczcie, ciało nam mówi, mózg ci cały czas podpowiada, tylko czemu to tak boli, nie? No ale ci podpowiada, rozwiąż konflikt. Czyli też ta biedna dwunastnica, ona jest bardzo ruchoma i bardzo rzadko, no ja w praktyce się jeszcze nie spotkałem, żeby był nowotwór dwunastnicy. Jest bardzo rzadko, bo ona jest za ruchoma, to za bardzo pracuje. I tak samo samo jelito cienkie też rzadko ma typowego nowotwora, bo on tam pracuje się już, ale obrzodzenia jak najbardziej. I teraz zobaczcie, te wszystkie choroby typu jelita drażliwego, krona i tak dalej, co byśmy nie mówili, wszystkie opierają się na jednym programie niestrawionego kęsa w czasie. Bo konflikt już poszedł nam do jelita cienkiego i za chwilę, przez te parę metrów musi przejść, czyli tych miesięcy, nie daj Bóg lat, to wtedy, jak już są lata, przechodzi do jelita grubego. I wtedy mamy konflikty z jelitem grubym. Mamy ozdrowienie jelita cienkiego, żołądek nam się z jakiegoś powodu wyleczył, a jelita zaczęły strajkować. I mówią co? Wyleczyłem żołądek, ale mam przerzut na jelito grube na przykład. Nie? Jaki przerzut? Pan po mnie dzwoni, powiedzcie, że mi nie ma. Dobra. Także zobaczcie, nie wyzdrowiał żołądek, tylko konflikt mi się w czasie przesunął trochę dalej. Czyli jelita mówią o czasie. Nie ma inaczej. I też pamiętajcie, w sytuacjach najczęściej żołądek, jelito cienkie, to są konflikty tego niestrawionego kęsa, ale bardziej związane z terytorium. Czyli co? Coś mi tu nie pasuje. Terytorium, pamiętajcie, to jest wszystko, co związane jest z jakąś przestrzenią. Kobiety najczęściej mają najgłówniejsze wasze terytorium, dla kobiety jest dom, tak? Nie ubliżając, jesteście te kwoczki, które co? Tymi piórami chcą ogarnąć ten cały dom. I cokolwiek na tym terytorium, czyli w tym domu się dzieje, to jest twoje błogosławieństwo i tam czuje się najlepiej. Facet za terytorium uważa wszystko, co jest dookoła. To, co jak pies wychodzi z panem czy z panią na spacer, to musi obsikać swoje terytorium. To facet no nie musi chodzić i sikać, tak? Bo już teraz nie musi, ale wzrokiem najlepiej, żeby objechał sobie, tak? I jeżeli mu to terytorium ktoś zabiera, nie daj Bóg, że na miejscu parkingowym postawi inny samochód, bo mój tam miał stać, to co od razu idzie? O dziwo, pęcherz go ciśnie, gdzie się wysikać. Bo powinien nie do toalety, tylko tamtemu obsikać ten samochód. Bo blask na jego terytorium. Słuchajcie, to co ja mówię, epoki kamienia łupanego, mamy programy w głowach.
Ale znowu to, co jest w środku, to jest faceta własność, żona też. Pamiętajcie, drogie panie, uszanujcie to, mrygajcie na jedno oko, niech se myśli, róbcie swoje, ale nie wytrącajcie facetowi maczugi z ręki. Bo jak zabierzesz facetowi maczugę, nie masz faceta. Ani w dzień, ani wieczorem, o nocy zapomnij. Bo zabrałaś mu maczugę. Przestał być facetem. On musi być tym facetem. On musi czuć własność. Kobieta mniej. Kobieta ma panować nad własnością. Ona ma zarządzać tym, organizować. I wtedy ona ma spokojny żołądek. Jak facet widzi, że aha, terytorium jest, nikt mi tu nie włazi, żaden samochód na moim parkingu nie staje, nikt mi nie wchodzi, a w domu, co wszystko jest w środku, to jest jego własność. On tak to odbiera. Żona własność, dzieci własność. Futro, jak ci kupił na imieniny, to ci tylko pożyczył do noszenia. I jak ci wypomina, że to jego, to ma rację. Drogie panie, bo tak było przez tysiące lat. I musimy to zrozumieć, jak chcesz faceta oceniać, że on taki jest. Jak zakłócisz to, to w tym momencie wchodzicie w konflikt. Jego zaczyna brzuch boleć, ciebie zaczyna brzuch boleć, bo trawicie bieżące konflikty, tak? I nie wiecie czemu macie boleści żołądkowe, zwalacie, że ta marchewka stara była, a jemu dajesz starego kotleta odsmażonego, nie? Z 3 dni na przykład. A to, że się droczycie, to nie bierzecie pod uwagę. I wtedy te refluksy, to co jest z kilku dni nastu, coś się kłócimy, nie dochodzi, to jest na tym tu odcinku. Te jelita do żołądka, bo poniżej żołądka, gdy już strajkują jelita, są to stare, powracające na okrągło problemy. Te wszystkie choroby przewlekłojelitowe, naprawdę to są stare problemy. Żeby zakończyć tego faceta, pamiętajcie, to jest super ważne. Coraz więcej mi się zdarza, że przychodzą młodzi mężczyźni i mówią: panie Rąku, nie chcę. No, a panie, no, no ja mam tam 30 parę miast. No. A ile jesteś tą kobietą? No, no, 5 lat już, no. I, no, nie chcę. A podoba ci się? No. A chodzicie na lat? Nie chodzicie? Nie. No, co? A. Ale widzę, o czym nie ma faceta. Nie ma. A kto w domu żony? No panie, no na pewno nie ja. A jak żona wygląda? Jak chodzi ubrana? Zawsze w spodniach. A jak jest obcięta? Na krótko. No to co, dwóch facetów się zgodzi? No nie zgodzi się. Kiedyś, też jako przypadek, przykład fajny wam powiem, przychodzi pareczka do mnie, kiedy tam dowiedzieli, że czasami pomaga, nie praktycznie, ale duchowo, komuś tam dzieci, żeby przyszły na świat i do mnie mówią, nie wyręcza. No i tak siedzą, ale jak chodzą, ona wchodzi, chodź tam, a ten idzie na nią. No to już wiem, gdzie jest przyczyna, że nie mają dzieci. Od razu, no dwóch facetów nie da rady, no. Co by nie robili, nie wiem jak, nie da rady, tak? No i tak jeszcze obgadałem, sytuację wytłumaczyłem i mówię tak. Panie Andrzeju, teraz do tej pory, jak wyjdziecie, a pani ma to uszanować, on rządzi w domu. A takie oczy. Pierwsze, pani czynności. Wchodząc do domu, zdejmuje pani spodnie. Może pani w gaciach chodzi jak chce, bo jesteście tylko we dwoje, ale co najmniej kieca musi być. Dekolt musi być, rozczochrane te krótkie włosy trochę też muszą być, fryzura zrobiona, oczka podmalowane w domu też i kusić go. Oddać mu pilota, co drugi dzień podać mu piwo. Lubi pan piwo? Lubi, ale mi nie każe. Podać. Nie pozwolić. Podać. I zachowywać się jak normalna
jak normalna kobieta. A pan ma być facetem i wydawać polecenia w domu. Jasne? Dopóki nie zajdziecie w ciąg. Nie pani zajdzie w ciąg. Tak długo? Ja wiem, będzie krótko. I co? Po trzech cyklach dzwoni do mnie, mówi, panie Janku, zaszłam w ciąg. Ja mówię, no to się cieszę, ale mam problem. Jaki? Pilota nie chce oddać. Spotkali po dwóch latach z wózkiem jadą. Dzień dobry, ja już się śmieję, bo widzę po oczach, że facet nie oddał pilota. Bo ona pcha wózek, a on idzie z boku, tak. Czyli dalej maczugi nie oddał, ma wszystko, trzyma. No i co, kochani? No on taki, panią, dziękuję, ma pan u mnie dozgonną dzień, naprawdę. I w pracy mnie się poprawił, ja lepiej pracuję. A żona? A żona chyba będzie zmieniać pracę. Niezadowolona, ale szczęśliwa, mówi pani szczęśliwa? No na razie trochę tak. I widzę po minie, że nie może się przestawić na tą kobiecość. Na tą kobiecość. Bo można być bizneswoman, można pracować w korporacjach ze wszystkim, ale przychodzisz do domu, zostaw te spodnie. Bądź kobietą, jak chcesz mieć faceta. Bo jak go nie chcesz mieć, no to chodź dalej w tych portkach, dalej obcięta, bądź tym facetem. Czy babo chłopem, jak ja to nazywam, nie ubliżając, tak? Czyli idziemy dalej do tych jeli. Czyli zobaczcie, jak można uzdrowić między dwojgiem ludzi, szczególnie partnerami, co choroby wszystkie te żołądkowo-jelitowe. To są te bieżące, niezakończone konflikty. Na parę godzin ustne, czyli jak gdyby mózg przyjmuje, no dobra, nie kłócą się, śpią. Czyli dobra, no to rozpoczynam fazę zdrowienia. No rano wstać, gdzie się pchać, gdzie się leci, to pierwszy do lustra, tak, do toalety, do pierwszego. I co? Znowu mózg włącza program pomocowy, trzeba im pomóc. No i na okrągło, i ciągle ała, ała, to zjadam, to niestrawne, to niedobre, to. A wszystko jest gdzie? W naszej głowie. Czyli zobaczcie, znowu jak tym jelitom, w cudzysłowie, można pomóc, zmieniając swoje zachowanie. Idziemy dalej, jelito cienkie. Jelito cienkie jest związane, że kęs już jest, bo on już tam wpadł, nie ma go jak cofnąć. Przepraszam, z żołądka jeszcze cofniesz, tak? No z jelita cienkiego już bardziej nie, to tam jest jedyna droga, co? Popchnąć dalej. W jaki sposób? Jeżeli znowu teściowa siedzi 2 miesiące, no to już jedzie w jelicie cienkim, tak? Czyli już nie boli żołądek, ani tu, tylko tam niżej. Co się wtedy dzieje? Jak przepchnąć? Jak mózg to robi? No pierwsza rzecz to co? Gazy. Gazy. Wstrzymuje trochę, inna jest produkcja wątroby i trzustki, soków trawiennych, które powodują, że zaczyna być lekkie gazowanie. I co? Te gazy mają popchnąć tego niestrawionego kęsa, czy to teściowa, czy mój kierownik w pracy, czy sąsiad, tak? Obiecał, że przyjdzie, powiedział, że mi 3 razy zgwałci i nie przyszedł. Trauma, nie? Wielka trauma, nie? Tyle ochoty sobie narobiłam, nie? Weź to boli, dajcie, to boli. Także zobaczcie, gazy i co? One mają popchnąć. Dlatego osoby, które mają gazowania, czy powiedzmy odbicia, czy tam, to świadczy o tym, że mam konflikt niestrawiony. On mi pokazuje, rozwiązuj, ale żeby to wypchnąć, żeby to poszło, strawione odeszło. Czyli zobaczcie, to są już miesiące. Jeżeli mam problemy z jelitem cienkim, tak? Ono jest długie, bo tam ma parę metrów, ale tam jednak jest dość szybkie przesuwanie, bo powiedzmy nawet szczególnie piwosze to wiedzą. Napił się piwa i za 15-20 minut już leci, nie? Ile ta woda, to piwo musiało przelecieć metrów, nie? Nim doszło nam do nerki z powrotem, tak? Żeby wyjść na zewnątrz. Czyli zobaczcie, jelito cienkie, miesiące. Czyli jeżeli mam konflikty nierozwiązane już kilka miesięcy, że wchodzę, wychodzę, wchodzę w fazę aktywną, rozwiązuję, przerwane rozwiązanie, bo znowu sprawa wróciła na tory, czyli my to nazywamy wchodzić na szyny z powrotem, czyli odnowa Polska Ludowa, w pewnym momencie strajk.
biegunki jakieś inne, bo mózg chce ci pokazać, że ten kość trzeba wypchnąć. Jak nie możesz jej strawić, to trzeba ją szybko wyrzucić. A w jaki sposób? Najszybciej to co? Jak najszybciej biegnąć tam, nie? Żeby usiąść, żeby to poszło. Czyli ten bieg też jest symboliczny, tak? Dlatego biegunka, jak to się mówi, tyłek rozrywa, nie? Bo nie ma, uśmiali się, a to nie tylko ja. Dawno temu, to był 84 czy 5 rok, idę na drugim targu, moją panią, tak sobie idziemy, pamiętam, i tak widzę, idzie facet, ale takie ma dziwne zachowanie, i tak wszyscy zaczęli patrzeć, no tak, trochę tu, i tak nie wiem co, i to będzie, słuchajcie, śmierdzą, staną. Ale ci poleciało. I poszedł tam. Boczną uliczkę, nie wiem co zrobił. No nie, słuchajcie, ale co? Wtedy nie, ale ja już potem jak komentowałem, mówię, ten to miał problem nierozwiązany, jakiś, tak? Że mózg go w ten sposób przegonił. To też jest dla mnie sygnał. Biegunki różnego rodzaju, to tylko jest podpowiedź. Za chwilę będzie coś gorszego ci uruchomię, najprawdopodobniej nawet i guza. Bo nie uczysz się, nie rozwiązujesz swoich konfliktów, które ci przeszkadzają żyć, a mózg zrobi ci wszystko, żebyś była spokojna, czy był szczęśliwy. Prosty przykład. Dziecko boi się jazdy na rowerze. Panicznie. Jak ojciec za ten kij jeszcze trzyma, no to jeszcze pedałuje. Jak puści i się dalej boi, co zrobi mózg? Żeby dziecko przestało się bać? No wypindoli go, no. Nieważne, czy palu złamie, zbije kolano, coś, już się nie boi, bo nie jedzie. A że poobijany, ale nie jedzie. I tak nam będzie pomagał z teściową. Czyli z tym gęsem. Pamiętajcie, mózg nie zastanawia się nad tym, czy to boli, nie boli, czy mam z tego rodzaju jakieś trudności ruchowe, czy nie. Nie. On mi pomaga, że mam się przestać bać i zacząć żyć. Ostatnio też żeśmy tam rozmawiali o stwardnieniu rozsianym. Co to stwardnienie rozsiane? Nie chcę wykonać jakiegoś ruchu, nic więcej. Ja miałem przypadek, kobieta przyszła do mnie, znaczy syn ją na wózku przytargał. Ja mówię, po co pani do mnie z wózkami przyjechać, jak można wyjść na piechotę? Po 4 godzinach rozmowy, 4 godziny mnie maltretowała i ja ją nawzajem, udowodniłem jej rzeczywiście, dlaczego nie chce chodzić i w pewnym momencie mówię, niech pani szybko wstanie, bo tam się rozmało. Ona, co, gdzie? Patrzę na swoje noga. Bo z tego typu chorób tak się wychodzi. Pyk i poszło. Nie z wszystkim. Ale wiedziałem po oczach, że ona już jest zdrowa. Po 2 godzinie gadania i tak potem jeszcze przyszliśmy przelałkonili. Takie krótkie wybaczanko, żeśmy zrobili, takie narzędzie jest fajno krótkie. I widzę, kobieta jest gotowa chodzić. Czyli zobaczcie, nie ma chorób nieuleczalnych. Jest jedna nieuleczalna. Jaka? Ci co do mnie? Cicho. Ty to wiesz, to wiesz. Głupota! Tego jeszcze nie ma mądrego, nawet kij bejsbolowy nie wyleczył. To się ma i to trzeba albo zaakceptować, albo zastrzelić. Nie ma innego wyjścia. Jeszcze przed wojną podobno leśniczy kupował odstrzały i szedł zastrzelić kogo się chciało. Teraz już nie można. Także trzeba się nauczyć głupotę tolerować, bo nie wygrasz z głupotą. I to jest choroba nieuleczalna. Wszystkie inne uleczysz, jeżeli chory tylko chce być zdrowy i organizm nie jest do końca zmaltretowany. Tak? Bo kiedy doprowadzi tak zwanej kachefy, czyli wyniszczenia organizmu, Święty Boże też nie pomoże. Czyli nie doprowadzać do tej bariery, w której mózg stwierdza, już nie nadaje się do tego życia, bo ciało fizyczne jest zmaltretowane przez chorobę czy jakieś inne zdarzenie. Tak? Czyli idziemy dalej. Dobra, zdążymy. I teraz, kochani, wchodzimy jelito grube. No, tu się zaczyna. Tak? Bo jelito grube to jest kilka rodzajów konfliktu. Oczywiście wszystkie związane z niestrawionym kęsem. I pamiętamy, kęsem może być wszystko. Ale ta pierwsza część, czyli tu do góry okrężnica, to co jest tu, góra jelita grubego,
Są to co? Wszystkie problemy daleko w czasie i co? Niestrawione, związane z czym? Z wybaczaniem. 80, czyli niektórzy mówią 90, chociaż ktoś tam powiedział 100, no nieważne. Większość konfliktów, które pojawiają się już, czyli syndromy czy objawienia na jelicie grubym, to jest co? Stare, niewybaczone problemy. Ale jakie? Głównie rodzinne. Słuchajcie, tam się odzywa rodzina. Bo z szefem on prędzej czy później albo doprowadzi się zwolnić, albo ty się zwolnisz, albo on ciebie zwolni. I to trwa parę miesięcy, czyli rzadko dochodzi to do jelita grubego. Czy gdzieś na jelicie kończy przewlekłym zapaleniu jelita cienkiego, coś tam i musisz to rozwiązać, bo mózg zorganizuje, dusza się włączy, przegoni ciebie albo tego szefa. Ktoś rozwiąże ten konflikt. W jelicie grubym są to rzeczy, które pamiętam. Szczególnie osoby, które są pamiętliwe, będą chorować na jelito grube. Masz tylko pamiętać wszystkie zdarzenia złe z twojego życiorysu, mówić o nich jak o bitwie pod Grunwaldem. Ja to zawsze biorę to jako przykład. Czyli co? Bez emocji. Coś się było, coś się zdarzyło, koniec. Nie ma tego w mojej emocjonalnej pamięci. Jest tylko w pamięci papierkowej zapisane. Czyli jeżeli ja mam problemy stare w czasie, jako dziecko, tak? Byłam bita, niedoszanowana, starsza siostra była kochana, a ja byłam ta druga odpychana, nigdy mama mnie na kolana nie wzięła, nie przytuliła, nie powiedziała, że mnie kocham, tata też, bo pił, bo bił, bo coś, to co? A ja z tym się nie pogodziłam, tylko udaję, że zapomniałam, czyli wprowadzamy najgorszą rzecz, jaką może być, syndrom jaki? Wyparcia. Słuchajcie, to jest najgorsza rzecz, którą sobie sami robimy. Bo nie likwidujesz konfliktu, tylko co? Wsadzasz go tam do plecaka, z tyłu, jak kamyszki i one siedzą i po cichu cię wiercą. I to, że wyparłaś konflikt, czy wyparłeś, nie ma żadnego znaczenia. Mózg, program pomocowy będzie ci uruchamiał. Słuchajcie, jaka jest moc wyparcia? Powiem wam przykład. 12 lat temu, jak już prowadziłem warsztaty radykalnego wybaczania, na warsztacie rozpoczynamy jeden z narzędzi, w pewnym momencie jedna dziewcząt wybucha, ale tak spazmatycznym płaczem, że przerwaliśmy ćwiczenie, wszystkie dziewczyny tam ją przytuliły, objęły i tak dalej, swoją energią, z 15-20 minut to trwała, się uspokoiła. No jak się już uspokoiła, ja mówię, no możesz nam powiedzieć, no powiem, bo sama jestem zaskoczona. Dziewczyna 42 lata, matka trójka dzieci, udany związek małżeński. Co sobie przypomniała? Że mając 15 lat miała aborcję. Przypomniała sobie, czyli co? Wyparła. Ja mówię, a jak się to stało? No opowiem wam. Bo sama była szokowana. Mając 15 lat, no zachciało jej się sprawdzić, co to jest seks. Z kolegą z klasy poszła w krzaczki, spróbowali. No ale stało się. Gdzie leci? No do mamusi. Powiedzieć, że jest w ciąży, bo puściła się. Mamusia zamiast wytłumaczyć coś spokojnie, co? Wsiadła na nią z krzykiem, jedno zdanie wbijała jej przez pół roku. Ani słowa nikomu. Bo była bardzo kościółkowa, co niedzielę będzie stał rodziną do kościoła, pierwsza ławka, bo to bogaci ludzie, musieli się pokazać. I co? Na drugi dzień już był załatwiony, 100 km dalej w Pile, lekarz ginekolog, dziewuchę rejestrowali. I co godzinę matka do niej, ani słowa nikomu. Ani słowa nikomu. I ona mówi sobie, i ja chyba gdzieś po pół roku, ani słowa nikomu, wyparłam. I zobaczcie, ponad 20 lat wyparte takie zdarzenie. Czyli zobaczcie, jaka jest moc wyparcia, co można wyprzeć. Teoretycznie rzecz nie do zapomnienia. Teoretycznie. No jak można o czymś takim zapomnieć? Nie, można. Ale mówię, była dosłownie molestowana psychicznie przez matkę. Ani słowa nikomu. Ani słowa nikomu. Nikt. Czyli zobaczcie, i takie... I ona miała cały czas problemy z jelitem grubym. Cały czas. Jak nie zaparcia, to biegunki
na okrągło, jak mówi, chodziła, robiła sobie kolonoskopię, to za każdym razem jakieś tam polipy jej skrobali, bo to teraz jak robią kolonoskopię, jest polip, to zaraz obcinają i bardzo dobrze, bo powinni lepiej instruować, bo zaraz dojdziemy, co to są te polipy. I co? I dziewczyna po wybaczeniu tego wszystkiego skończyły się problemy jelita. Zdrowa. Ale pojechała do mamusi na rozgrzeszenie, nie? Jak ona mówi, zryba, runo, a na koniec ukochała, bo to matka, wredna małpa, ale matka. Swoje powiedziała, podziękowała za wszystko, dobre i złe, ukochała się, a dzieciaki do domu z powrotem. Pamiętajcie, wybaczamy, nie kumplujemy się z katem. Chyba, że na kolana, żeby przepraszał, pierścionki dwa naraz kupi nie jeden, to jeszcze pierścionki brać, brać, brać. A decyzję podejmę później, ale ponoszę trochę. Ponoszę trochę, tak? Pamiętajcie, to nie tylko Colin mówi, ale wszyscy inni, ci co mówią o wybaczaniu, masz wybaczyć, czyli masz rozwiązać konflikt w sobie. Mnie kat nie interesuje w ogóle, co on ze sobą zrobi. Bo my nie zmienimy poprzez wybaczenie charakteru kata. Jak był durny, to będzie durny. Jak był wredny, to będzie wredny. Ale nie w stosunku do mnie. On ma się zmienić do mnie, a najlepiej nie zejść z mojej ścieżki życiowej. Do widzenia, nie macie. Chyba, że co? Nie wiadomo dlaczego. Wstykło mu coś w głowie, przylatuje z kwiatkami na kolanka, przeprasza, on nie wie, czemu taki durny był, wredny, ale on się teraz zmieni. Szansę można dać, ale na jedno oko. Patrzcie, obserwował, bo to fałszywiec, to tam nie wiadomo co jest. Ale szansę dać, ale już mamy inne spojrzenie na to wszystko, tak? Bo często każdy wybiera trzecią drogę, jaką? No do Abrahama idzie. Nie wiadomo dlaczego umiera w jakiś różny sposób, tak? Wypadek, nie wypadek, choroba, coś, coś, bo co? Swoje zadanie już spełnił. A jak pójdzie do innej, zauważcie, ja tak obserwuję często, szczególnie po warsztatach radykalnego, że jak tam miała jakiegoś kata, rozwiązała konflikty, kat odszedł, poszedł do innej. Ale co? Tam się zmieniło o 180 stopni. Ona go leje. W tamtym nowym związku. Jak on to był bohaterem III wojny światowej, tak? Lał, pił, czy tam nawet molestował psychicznie, znęcał się, to poszedł tam, on w dupę dostaje równo. I co? Godzi się na to. Zobaczcie, ja to tak obserwuję. Bo mówię, już przez te kilkadziesiąt lat to tak już naprawdę dużo ludzi mi się przewinęło i mogę powiedzieć takie pewne obserwacje. Bo co? Tu doświadczył rolę kata, poszedł do nowego związku, jego dusza mówi, a teraz będziesz trochę ofiarą. I dawaj, poszedł w miejsce nowego związku, gdzie jest ofiarą, a nie katem. Żeby trochę tą karmę wyrównać, coś tam, już nie wchodzimy z pawykami. Także zobaczcie. I wszędzie, wszystkie te osoby mają problemy jelitowe. Nie ma nowotworu ewidentnego, bo to nie jest aż taka pomoc, która by wymagała nowego tworu. Tu wystarczy, co? Ta przewlekłość tej choroby, a przewlekłość choroby o niczym innym nie mówi, o nierozwiązanym konflikcie, który cały czas mielisz, aż się zamielisz, nie wiadomo co wymielisz. Aż dochodzimy gdzie? Do odbytnicy. Czyli pamiętajcie, teraz bardzo popularne w tej chwili się robią polipy na okrężnicy. Tak, na okrężnicy. Widzicie gruby. Co to jest polip? Polipy rosną w fazie aktywnej, czyli to jest coś takiego, zapowiedź, że jeżeli nic nie zmienisz w swoim postępowaniu, to będę musiał uruchomić ci nowego twora. Czyli polip, mówiąc krótko, jest to taka jeszcze nie guz nowotworowy, ale już zapowiedź. Czyli nie jest to nic aktywnego, coś co będzie ci mocno przeszkadzało, czy bolało, czy nie. To jest zapowiedź. Dlatego jak oni robią tą kolonoskopię, w tej chwili tam cyk, nawet powiedzą albo nie powiedzą, w zależności jak mi się chce. No muszę pisać, nie chcę, nawet nie napiszę, żeby uciął tam jednego polipa. Czyli zauważcie, gdziekolwiek się polipy pokazują, to jest tylko już zapowiedź, że masz konflikt, jeżeli w okrężnicy, stary konflikt, zobacz czy nie w rodzinie, czy jakiś spadek ci poszedł koło nosa, a należał ci się,
i siedzisz i... Jak tam jej dam, nie? Najlepiej jakby ona umarła i dopiero do mnie nie by przyszła, nie? O, tak, tak, coś tam kombinujesz. Siedzisz i dłubiesz i okrężnica ci to pokazuje. Głównie pamiętajcie, najczęściej do okrężnicy dochodzą sprawy rodzinne. Czyli tam szukajmy niewyjaśnionych spraw, ale to, co mówiliśmy sobie tam wcześniej. Jakich spraw? W rodzinie. To, co zawsze mówimy, że nierozwiązane konflikty psychologiczne czy psychiczne rodziców, nierozwiązane, przechodzą na ich dzieci. Jako biologiczne w ciele. Czyli zobaczcie, dziadek nie rozwiązał, poszło na mamę, tatę. Oni nie rozwiązali, jeszcze się tam coś dołożyło, poszło na kogo? Na mnie. I nie daj Bóg, że ja będę w czwartym pokoleniu tej całej rodziny, a kiedyś tam zawsze będę, nie? Co by nie było. I pamiętajcie, że w tych klanach, to jest cholerstwo tych klanów. Co? Wybierają sobie jedną osobę, która ma uzdrowić klan. I nie daj Bóg, żebym to ja była. A najczęściej osoby, które się zjawiają na takich spotkaniach, to są właśnie ci wybrańcy. Nabieracie świadomości, czego nie mają inni w rodzinie. Oni żyją, konsumują schabowe, żyją na swój sposób, przerabiają coś więcej, coś mniej, ale nie wchodzą w te tematy, w które wy wchodzicie, czyli my wchodzimy, tak? I co? Ktoś ma puścić tą energię miłości do tyłu, czyli do klanu. Ktoś to musi zrobić. Jeżeli nie zrobisz ty, współczuję twoim dzieciom. Bo one będą musiały przejąć tą pałeczkę, ale jaką? Razy dwa. Bo dusza stwierdza, nie dałaś rady, albo ci się nie chciało, albo nie wiedziałaś jak, no to trzeba mocniej przypindolić, żeby ktoś to zrozumiał. Czyli przechodzi na nasze dzieci. I to już wtedy boli, bo czasami niby mamy jakiś tam swój życiorys poukładany, a patrzysz na temu twojemu dzieciakowi, no coś nie wychodzi w tym życiu. No niby był karmiony, niby to, tak? Niezawiernie zamykałeś lodówki na kłódkę, coś tam, w szkole jakoś się uczył, no nie było, no nie idzie. A popatrz ten cholerny klan, to ci zaraz pokaże, czemu temu dzieciakowi nie idzie, na zdrowie i prawda. Będzie to znaczy kichnięcie. Kichnięcie to jest potwierdzenie tego, co przed chwilą pomyślałam albo usłyszałam. A i mówią, że pierdnięcie też. Szczególnie Słowianie na tym linii. Słyszałem tak gdzieś. Będę musiał sprawdzić. Nawet w filmie Konopielka występuje to. Ciekawe, co polecam. No. Deknięcie jest też potwierdzeniem, że smakowało, tak? Tak? Szczególnie na wschodzie, tak? Ja pamiętam, jak byłem u przyjaciół w Kaukazie i skończyłem miejsce tej michy, bo tak nimi dają, i patrzą na mnie. Ja mówię, co oni tak patrzą? Za mało? Już pełny, syty, nie? A oni patrzą, tak? Uśmiechamy, rozmawiamy, ale patrzą, nie? W końcu ten mój, co mnie tam zawiózł, nogę taką peknął. Co? Peknął. Potem, brawo, tak tam u niej. Czekają, kiedy bekniesz, to znaczy co? Smakowało. Także kichanie to jest potwierdzenie, ale to jest podświadome. Czyli to jest prawdziwe, tak? Także zawsze jak ktoś kichnie, to co, o czym przed chwilą pomyślałam, czy pomyślałem, i to jest jak gdyby potwierdzenie od mojej duszy, podświadomości, że to jest prawda. Dobra. I wchodzimy teraz w tą skubaną odbytnicę, co to już jest paskudztwo. Bo w odbytnicy co? Wychodzą stare grzechy. Ale grzechy jakie? Szczególnie nierozwiązane traumy. Szczególnie niewybaczenia. Ostatnio miałem pod Warszawą gościa, który w odbytnicy miał taką klubę. Moje pierwsze pytanie, tak? Mówię, w naszych zawodach to czasami te pytania instynktownie przychodzą, bo to mówię, tyle lat się to ćwiczy, te pytania naprowadzając, ale czego pan nie wybaczył? Ja wszystkie wybaczenia, ja szybciej nie pogodziłem. Już tak mu natywale, bo to pan mój rocznik. No tak, mówi, no tak. Żona mi pierwsza umarła.
bo tu widzę, z drogami drzwi otwierane. Kiedy ci umarł? No, 9 lat temu. No i co? Do dzisiaj 2 razy w tygodniu chodzę na grób. Ja i tą babę ciągnie ze sobą, no ktoś kwiatki musi nieść. Bo on jest tam biodrami trochę coś i ona chodzi, ta druga biedna żona, następną traumę przeżywa, niedowartościowania, niedocenienia, bo ten jej chłop chodzi do tej pierwszej umarłej 2 razy w tygodniu, tyle lat. Czyli co? Nie zakończył żałoby, jak nastało, czyli nie pożegnał tych wszystkich uczuć, dusi go to wszystko i co mózg mówi, za przeproszeniem, no wy w końcu ten temat. Zakończ, wypchnij. I jak on tyle lat, 9 lat chodzi z tymi kwiatkami 2 razy w tygodniu, a do niej mówi, co częściej też, no jak pogoda, to mnie namawia, że nawet codziennie parę tygodni będzie. A jak pani się czuje? Wolę nie mówi. Dwie istoty, starsze, bo jej dzieci w świecie, jego dzieci w świecie, oboje siedzą razem i się razem maltretują, zamiast uczyć się na nowo pierwszą, tak? Bo to nareszcie mają czas, nikt nie podgląda, dzieci nie zaglądają. Jakieś doświadczenie, można coś nowego wytworzyć, mając tamte doświadczenia. No. Także zobaczcie, jak się chłop, chcący, niechcący, doprowadził do takich chorób. I on prawdopodobnie ciężko będzie, żeby z tego wyszedł, bo on nie chce przestać chodzić na ten grób. Radykalnego nie chce zrobić. On uważa, że jest wszystko ok. On się wyspowiadał, on tam, no. Ja mówię, no, trudno. Twój wybór, twoja wola, chcesz iść do piachu szybciej, pójdziesz. Ale po co macie tyle go zrywać, nie? No bo cierpi, tam naprawdę boli i to mocno boli. W tej chwili już nie robi normalnie, za przeproszeniem, kupy, ma rureczki, porobione stomie i tak dalej, bo co? Już tam nic nie drożne, tak? Ja mówię, a Bąka chcę choć już pójść, nawet tam nie przejdzie. No bo zatkany, taki guzioł, no to co ma tam przejść? Nic nie przejdzie. Ale starczyłoby po jakimś czasie. Ja mówię, żałoba, ciężka sprawa, bo trudno odżałować szczególnie osobę ukochaną, tak? Ale taka jest kolej rzeczy. Jedni wcześniej, drudzy później. Ale co? Odżałuj, zakończ żałoby. Albo miesiąc, albo pół roku. No dalej, no niech będzie jeszcze rok, no. Ja to tym wszystkim, co do mnie przychodzą młode żony, też takich już teraz coraz rzadziej, bo odsyłam do koleżanki, wyćwiczyłem taką jedną Bydgoszczę na te tematy i ona to załatwia. Była już nie mam czasu na słuchanie tego, ale w każdym razie wyćwiczyłem, że co? Idź i zakończ sprawę. W jaki sposób? Przyjechała ona do mnie i mówi, pani, zmarła się mojemu cheniowi. A ile miał lat? 33. A co mu się stało? No zabił się motorem po pijaku. No i co? No durny. Ale zabił się. No ja sama zostałam z trójką dzieci, a więc z kredytem. No tak, z kredytem. A pracujesz? Nie. No bo przecież on pracował. Kto kogo skrzywdził? Komu się krzywda stała? Jemu? Poszedł do góry bez ZUS-u, bez urzędu skarbowego. Kawa za darmo, wszystko, to co? Jemu się krzywda stała? Czy ona została sama z tymi problemami przez niego wyreżyserowanymi? Ja mówię, idź mu to powiedz. To wtedy każdy co zrobić? Założyć solidne buty, takie z grubą cholewą, tą małą świeczkę podgrzewać, na dużą nie zasłużył, małą. Idziesz wieczorem, jak co, nikogoś na cmentarzu nie ma, oni, to teraz pogadamy. I co? I kopię ten grób. I co? No, zostaliłeś mnie. Ty nie wyzywa brudka, płacze, mówię, karton pusterzy, taki ten cały karton, nie wiem, smarkać, jechać równo. I aż z ciebie to zejdzie. Są takie, co chodziły przez tydzień, ciągle nie są. Ciągle miała żal. Dlatego to jest to radykalne. Masz do końca z siebie to wyrzucić. Dopiero świczkę zapalasz z miłością, w poniedziałek sukienka w kwiatki, ogłaszasz casting na następnego faceta.
Bądź jesteś gotowa na zmianę w życiu, bo żyć trzeba. To nie znaczy, że masz o Heniu w ogóle zapomnieć. Masz wiedzieć, że Heniu był, durny się zabił, jego strata, moja tupeczka była dobra, teraz inny żyją miał. Henia strata, nie moja. Przyjdzie lepszy, może gorszy, może lepszy, ale już nie Heniu. Zobaczcie, jak trauma potrafi nam zrobić krzywdę. I to biedne jelito gruba, szczególnie odbytnica, to pokazuje. Naprawdę, uwierzcie mi. Ja już mówię to z doświadczenia. Jeszcze jako bioterapeuta. Naprawdę odbytnica pokazuje te tematy osobiste. Nieprzerobione, niewybaczone. Potrafi tyłek zakorkować, koniec. Bo to jest nic innego, ten guz w odbytnicy ma za przeproszeniem wypchnąć tą gumiarkę. Po to on rośnie, że ma ci wypchnąć, zakończ ten temat, rozwiąż, wyrzuć to. Bo biegunka nie pomogła, zatwardzenie nie pomogło, nic nie pomogło, no to musiał guzioła uruchomić. Może on pomoże, bo mózg nie patrzy na konsekwencje pomocy. On ci będzie zawsze pomagał. A jak przegniesz pałeczkę, to ci urośnie taka krucha, że ci zatka tyłek. Bo już co? Nie nadaje się do życia, czyli do wymiany, do piachu, do góry, do szambali, rozgrzeszenie, nowy plan i z powrotem na chmurkę. Już powiem, o, do Polski nie idę. I znowu, wybieram mamusię, wybieram tatusia, żeby tam żadnego Henia znowu nie było. Nie, nie, mówię Henry na przykład, to już lepiej. Czyli zobaczcie, tak mamy sobie uzdrawiać jelita. Rozwiązywać tematy. Jeżeli wiem, na jakim metrze naszego jelita mam dysfunkcję, to muszę co? Od razu wiedzieć, gdzie szukać konfliktu. Tego, co spowodowało, że tam coś nawala. Tylko, żeby nie prosić. Nie ma inaczej. Zobaczcie, już tak wam praktycznie powiedziałem, że naprawdę wszystkie choroby jelitowe łatwo się leczy. Warunek jeden. Trzeba te krokiety mi tu stoją, no ładnie, dobra, czuję ten zapach. A zjadę ich trochę. Ale słuchajcie, naprawdę z każdej choroby jelitowej prosto się wychodzi, tylko to trzeba troszeczkę nad sobą popracować. Naprawdę, przyznać się samemu przed sobą, co mnie gryzie, czego nie mogę stracić, czy kogo nie mogę stracić, tak? Bardzo często, jeżeli mam te zachowania takie tygodniowe, jeżeli jest to na wysokości żołądka, to jeszcze włącza mi się mój serdeczny przyjaciel, który się nazywa to wątroba. Z czym? Z woreczkiem żółciowym. Przychodzi do mnie pani, mówi, panie Romku, mam takiego kamienia, powiedzieli, że mi będą wycinać woreczek i zobaczą może tam jeszcze coś. Ja wiem, jakie pierwsze pytanie byście zadali? To pani leży na wątrobie. No, kogo nie może stranić? No bo co? Żółć służy do trawienia. Jeżeli zbiera się w woreczku żółciowym, to kogo nie może stranić? Kiedy są kamyczki na woreczku żółciowym? Zobaczcie, teściowa dzwoni, za dwa tygodnie przyjadę na weekend. A ja mówię o tej teściowej, nie? Nie. Mózg mówi, masz konflikt, zwiększamy produkcję żółci, ale kęsa jeszcze nie ma, bo kęs nie przyjechał, nie? To co? Zbiera mi tą żółć, która będzie potrzebna do strawienia tyściowej, jak przyjedzie, gdzie? W woreczku. Jak już się napcha tej żółci, teściowa jeszcze nie dojechała, ale produkcja idzie, żeby ją strawić, to co? Więc nie je, bo żółć cały czas się produkuje, bo w głowie mam, że teściowa przyjedzie. Teściowa co? Przyjechała i muszę się uśmiechać, czyli znowu nie mogę jej trafić. I za chwilę mam jeden, dwa kamyszki. Ta skumulowana, zwęcniała żółć, której co? Nie mogę uruchomić do strawienia teściowej. Czy kierownika w pracy, czy mojej psiapsiółki, tak? Czy tego piwka męża co raz na tydzień chodzi się na żłobie i potem przychodzi i mówi, psie, tak?
Zobaczcie, czyli jeżeli ja mam kamyszki w woreczku żółciowym, to co? Mam bieżące problemy niestrawione. Nie mogę ich rozwiązać z jakiegoś powodu, tak? Czy teściowa nie pękała? A co rzucili? Nie, papier mamy to. Papier przydają? Tak. Dobrze. A polip jak jest? Proszę? Polip, jeżeli jest woreczku. Polip? No. No co mówiliśmy, jaka funkcja polipa? No tak, no nie możesz wypluć tej żółci, no to co? Już nie uruchamiać jeszcze guzioła, bo to nie jest bez sensu jeszcze, ale chcę ci przyspieszyć, no rozwiąż ten swój problem, do którego masz użyć żółć, do strawienia tego kęsa, a kęsem teraz to jest to, co, czym się przejmujesz, martwisz, czy ciebie dotyczy jakaś trauma, czy jakieś inne zdarzenie, tak? Czyli zobaczcie, jest na to, czyli tak naprawdę na każdą dysfunkcję w układzie pokarmowym i nie tylko, mamy co? Odpowiedź. Przyciągnąłem.